W kilku zdaniach proszę powiedzieć, jaka idea stoi za zorganizowanym przez Panią dzisiaj protestem przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju? Muszę powiedzieć, że ja nie jestem organizatorem, tylko po prostu zaprosiłam osoby, które mają na sercu jakieś uważanie na temat tego, co się dzieje w naszym kraju. Nie mogłam wysiedzieć przed telewizorem, patrząc na to wszystko, co się dzieje, i jesteśmy przeciwko takiej reformie sądu. Takiej reformie. Podkreślam to słowo jeszcze raz, dlatego że to nie jest reforma, tylko zupełnie co innego. Dlatego postanowiliśmy się przyłączyć do protestów, które są w całym kraju. No, frekwencja nie jest duża, to jest około 10 osób. Wydaje mi się, że frekwencja tak mała jest spowodowana tym, że to jest spontaniczna akcja i zaproszenie na nią było skierowane niespełna 3 godziny wcześniej, więc może nie wszyscy się jeszcze dowiedzieli, ale przy kolejnych naszych protestach będziemy informować o takich spotkaniach wcześniej. A może to taka też druga strona, że w Biłgoraju czy w regionie, w mieście ludzie może częściowo podzielają opinię obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, że no, wymiar sądowy w Polsce jest, mówiąc lekko, niewydolny, cytując rządzących. Być może większość mieszkańców Biłgoraja ma takie poglądy. Szanujemy wolne, demokratyczne wybory i proszę szanować też po prostu nasze stanowisko. Tym bardziej, że jeszcze jesteśmy w wolnym, demokratycznym kraju i każdy ma prawo protestować. Czy ten protest przed sądem w Biłgoraju będzie kontynuowany, czy to jest dzisiejsza akcja jest akcją jednorazową? Jeśli będzie kontynuowany, będziemy o tym informować, natomiast wiemy, że tutaj osoby zgromadzone będą się przyłączać też do innych protestów w większych miastach, ponieważ jednak nie ma takiego oddźwięku na teren całej Polski, że my tutaj też w małym miasteczku też się sprzeciwiamy tej pseudoreformie sądownictwa. Jeszcze chciałem Panią zapytać, bo są takie plotki, pogłoski, może nie do końca sprawdzone informacje, jakoby Pani miała startować na burmistrza miasta Biłgoraj z Nowoczesnej, a ten happening, ten protest to jest jakby trampolina, żeby się pokazać. Pan redaktor mnie zainspirował. Może to będzie dobry pomysł, ale na razie nie miałam takiego zamiaru. Natomiast zastanowię się. Na pewno nie będę kandydować na stanowisko burmistrza miasta Biłgoraj. Na pewno nie.